Jedną sekundkę i już włączyłem nagrywanie. W tej chwili włączyłem nagrywanie i jeszcze raz odezwij mi się tam właśnie z Ostródy, z Orlenu, czyli właśnie z tego bodajże 110 kilometra. No dobra, dobra, doskonale. W każdym razie myślę, że już spokojnie możesz ruszyć z tamtego miejsca i powoli będziemy obserwować, jak tutaj ten sygnał się przemieszcza. No i na pewno ty z drugiej strony więcej mów niż ja. No dobra, dobra, nie ma sprawy. Słuchaj, powiem ci tak, wydaje mi się, że troszeczkę większe jest echo niż ostatnimi czasy, tak jak żeśmy tutaj parę dni temu nagrywali. Troszeczkę mocniejsze jest echo, wtedy troszeczkę mniejsze było, ale z pewnością może to powodowało, że ty się poruszałeś. Natomiast w tej chwili stoisz i tak jest, że tak powiem, taki bardziej mocniejszy, podbity sygnał, bardziej przestrzenny. No dokładnie, ja ci powiem, że jeszcze teraz w tej chwili nawet nagrałem i spróbowałem zobaczyć, jak tutaj wycina nasz ten filtr, ten ANL NB. Fakt faktem, że w tej chwili na wyłączonych filtrach, ja tutaj sobie to wszystko nagrywam, natomiast jest tak, że dość mocno obcina ten filtr już w samym położeniu ANL. NB również i to bardzo mocno, natomiast wycina całkowicie wszystkie szumy, które są, ale jak najbardziej i też wycina bardzo, bardzo mocno ten sygnał, który do mnie dochodzi. Także jeszcze raz odezwij się i ja ewentualnie tutaj nagram, zobaczymy jak właśnie jeszcze raz tutaj się to radio zachowa. No troszeczkę nieczytelnie, ale jak najbardziej tam częściowo, że tak powiem, zrozumiałem. Podejrzewam, że wiele rzeczy z pewnością można się w tą stronę domyśleć. I jeszcze mi powiedz tak, w miarę ty mnie słyszysz w tamtą stronę, bo mówię, tutaj dolatujesz do mnie bardzo, bardzo fajnie. Tylko mówię, troszeczkę jest jednak tej nieczytelności. Podejrzewam, że jednak to wynika z tego, że faktycznie jest troszeczkę wieczna pogoda i na pewno i mocno sucho jest w tej chwili.